Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest mówić językiem maszyn? Aby sterować cyfrowym światem za pomocą kilku dotknięć klawiatury? Witamy w hipnotyzującym wszechświecie programowania. Wyobraź sobie, że jesteś dyrygentem, a orkiestra jest Twoim komputerem. Podobnie jak dyrygent posługuje się pałką, aby kierować orkiestrą, tak programista posługuje się językiem kodowania, aby kierować komputerem. Stworzona symfonia nie jest słyszalna, ale wizualna, funkcjonalna. A czasem niezwykle złożona. Programowanie to uniwersalne narzędzie, szwajcarski scyzoryk, jeśli wolisz, które może otworzyć drzwi do różnych cyfrowych wymiarów. Niezależnie od tego, czy aspirujesz do tworzenia oprogramowania na komputer stacjonarny, laptop, internet czy telefon, podstawowe pomysły i umiejętności tu przedstawione będą służyć jako niezawodny kompas, który poprowadzi cię przez każdy obszar technologiczny. Ale być może nie chcesz zostać programistą. Może jesteś kierownikiem projektu, projektantem, a może ciekawskim współmałżonkiem programisty, chcącym zrozumieć tajemniczy świat kodowania. Tak jak zrozumienie obcej kultury może pomóc w poprawie komunikacji i empatii, tak zrozumienie podstaw programowania może poprawić Twoje interakcje z tymi, którzy żyją i oddychają kodem. Teraz niektórzy z Was mogą żyć w niepewności, nie będąc pewni, czy programowanie to ich pasja. To w porządku. Programowanie jest jak nowa kuchnia, której próbujesz. Nie musisz być smakoszem, żeby docenić dobry posiłek. Podobnie nie musisz mieć obsesji na punkcie programowania, aby uznać je za interesujące i wartościowe. Tak, czasami programowanie może wydawać się onieśmielające, jak puzzle z nieskończoną liczbą elementów. Ale pamiętasz, jaką satysfakcję daje umieszczenie ostatniego elementu i zobaczenie całego obrazu. Na tym polega dreszczyk emocji związany z programowaniem. Rozwiązywanie problemów, jeden fragment kodu naraz. W dzisiejszym filmie wybraliśmy się w podróż po fascynującym świecie programowania. Porównaliśmy programowanie do dyrygowania orkiestrą, posługiwania się szwajcarskim scyzorykiem, zrozumienia obcej kultury i rozwiązywania złożonej zagadki. Każde porównanie miało na celu wyjaśnienie programowania i uczynienie go bardziej przystępnym, niezależnie od Twojego pochodzenia i aspiracji. Niezależnie od tego, czy jesteś tu, aby rozpocząć karierę programisty, lepiej zrozumieć programistów w swoim życiu, czy po prostu zaspokoić swoją ciekawość, możesz być pewien, że zagłębienie się w świat programowania to podróż, w którą warto się wybrać. W końcu w epoce cyfrowej wiedza z zakresu programowania jest supermocą. Niech ten film będzie pierwszym krokiem w kierunku uwolnienia Twojego cyfrowego potencjału.